Od 30 kwietnia do 14 maja zapraszamy na długą majówkę w Góry Sowie. W każdej miejscowości wokół gór z pewnością będzie się coś ciekawego działo, a dla wszystkich przyjezdnych 1 maja na otwarcie sezonu turystycznego Koleje Dolnośląskie przygotowały specjalny pociąg z Wrocławia, który przyjedzie do Dzierżoniowa. Wraz z Kolejami Dolnośląskimi organizujemy dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej specjalny pociąg, który przyjedzie na godzinę 10 do Dzierżoniowa. Będzie się nazywał Wielka Sowa. Osoby, turyści, którzy będą chcieli odwiedzić Góry Sowie, będą mieli możliwość w ramach jednolitego biletu, który zostanie zakupiony w Kolejach Dolnośląskich, będą mieli opłacony przejazd na Przełęcze Srebrną, Jugowską i Walimską w ramach jednego biletu i jednocześnie wrócą na ten sam bilet, wskazując, z której Przełęczy będą chcieli powrócić. Ma to na celu po pierwsze uatrakcyjnienie pobytu na terenie Gór Sowich. Wiemy często, że spore problemy są z dotarciem, albo może bardziej z powrotem w określone miejsca, więc sobie turyści wybiorą miejsce przejścia i będą mogli przemierzać ten odcinek, ponieważ jest to cały dzień, więc nawet przejście 5-6-godzinny nie stanowi żadnego problemu, aby z jednej przełęczy na drugą, zahaczając o atrakcje, które będziemy chcieli promować, mogli spełnić. Szczegóły całej majówki dostępne są na naszych stronach internetowych, jak również na Facebooku. Najważniejszym, jak powiedziałem, jest 1 maja, czyli otwarcie sezonu na Wielkiej Sowie, ale są również ekomajówka w Bielawie, zlot samochodów w Ludwikowicach, spotkanie w Walimiu, jest Srebrna Góra tradycyjna, gdzie również 1 maja od godzin tych dopołudniowych aż do godzin wieczornych występy różnych zespołów, atrakcje. Także atrakcji nie brakuje, zarówno tych od strony turystycznej, jak i tych towarzyszących. Każdy znajdzie coś dla siebie, szeroka gama. To są tylko te sztandarowe wymienione, a oprócz tego dzieje się równolegle wiele rzeczy. Szczegóły dotyczące majówki w Górach Sowich znajdą Państwo na plakatach oraz na Facebooku.